Rafał Kuśmider, zapraszam cię bardzo. Też o małej wolcie przy wejściu, tak, na globalny rynek. Witajcie. Na początku chciałem pogratulować fajnych firm, które świetnie dają sobie radę na globalu. To będzie troszeczkę inna historia, co prawda, bo my dopiero zaczynamy z wyjściem na rynki zagraniczne. Natomiast jedno, co ważne, co trzeba powiedzieć, to to, że trzeba mieć dobry produkt, zanim chcemy wyjść na rynki zagraniczne. I to troszeczkę będzie taka historia. Nie wiem, jaka tutaj jest tradycja, ale nie rzucajcie wy mnie, proszę, pomidorami, jeżeli troszeczkę się zestresuję. Więc tak. Okay. Nie wiem, czy wszyscy znacie markę TheHosting.pl. Zajmujemy się hostingiem, czyli utrzymywaniem stron internetowych oraz poczty elektronicznej, jak i utrzymaniem domen internetowych. Konkurujemy z takimi firmami jak Home.pl, Nazwa oraz Zenbox, jak i wiele innych. Większość naszych klientów, którzy do nas przychodzą, mają problemy z wydajnością stron internetowych, płacą zdecydowanie za dużo lub po prostu support, z którym się zderzają, nie mówi ludzkim głosem. Cały czas powtarzałem, że uwielbiam konkurencję, przede wszystkim za to, że inwestują miliony w to, żeby edukować, czym jest hosting, czym jest shared hosting, jakie są problemy i dlaczego użytkownicy w pewnym momencie są dla nich nieopłacalni i przechodzą po prostu do innych firm, bo nie pasują do ich modelu biznesowego. My jesteśmy od 2007 roku, aktualnie jesteśmy w top 10 i posiadamy aktualnie 30 tysięcy użytkowników. Planujemy jeszcze w tym roku być w top 5 przy aktualnym wzroście, który w tej chwili rejestrujemy. Jestem tutaj, bo dokładnie 2 lata temu wyrzuciliśmy naszą ofertę całkowicie do kosza. Brzmi grubo? Mniej więcej tak było. Do tej pory świadczyliśmy usługi shared hostingu, VPS-ów, serwerów dedykowanych. Usunęliśmy to. Większość naszych klientów zadało wtedy nam oto pytanie. What the fuck is this? Ale zanim opowiem, co dokładnie zrobiliśmy, to opowiem, jak zaczynaliśmy. Bo w przypadku tej historii będzie troszeczkę bardziej startupowo. Jak każdy startup zaczynaliśmy bez wiedzy. Zaczynaliśmy z budowaniem prostego hostingu w momencie, kiedy jeszcze utrzymywałem jakąś stronę internetową swojej szkoły, którą zresztą sam napisałem. Potem troszeczkę znajomych się zrzuciło i zaczęliśmy świadczyć usługi dla większej takiej społeczności z mojego miasta, z którego pochodzę, Łowicz. No i tak powstał w pewnym momencie Demonet.com, który był darmowym hostingiem, po prostu. Model biznesowy brak. Nie zarabialiśmy na tym, ale dlaczego to zrobiliśmy? Dlaczego ja to zrobiłem na samym początku, bo pierwszym byłem założycielem. Po to, żeby zdobyć doświadczenie, wejść w branżę hostingową i dowiedzieć się, jak to wszystko funkcjonuje. Po co są te cyferki, co się okazało, że jest to adres IP, po co są switche, serwery, jak to wszystko funkcjonuje. Miałem 15 lat, kiedy zadawałem sobie te pytania, więc wtedy one miały zupełnie inną wartość. 3 założycieli, może mało ciekawe zdjęcie. Ludzie się zmieniają. Po lewej stronie Przemek, aktualny CTO w The Hostingu, robi kawał dobrej roboty. Mateusz już nie jest z nami, odszedł, ale spokojnie, nie z tego świata. Nie, ciekawe zdjęcie. Drugie ciekawe zdjęcie to jak zaczynaliśmy. Jak każdy startup mieliśmy pierwszą infrastrukturę w centrum Warszawy, w Orko, gdzie utrzymywaliśmy naszych klientów, cały core systemu, bazy danych, DNS-y. W zasadzie znajdowało się na tym wszystko. W czasach, kiedy nie było wirtualizacji. No i w pewnym momencie, kiedy zrozumieliśmy, że można na tym zarabiać, bo kiedy zaczęliśmy świadczyć darmowy hosting, to się okazało, że jednak są ludzie, którzy chcą za to płacić. No i stwierdziliśmy, że zrobimy z tego biznes. I tak
rok później stwierdziliśmy, że stworzymy thehosting.pl. Tak wyglądał realnie landing page przed 1 sierpnia 2007 roku. Dzisiaj są zdecydowanie bardziej skomplikowane, nie wiem czemu. No i tak, po pół roku zaczęliśmy rejestrować ruch sieciowy na poziomie 20 megabitów. Wiem, że dzisiaj większość z was ma lepszy internet w domu, ale wtedy, kiedy internet do domu, który był przydzielany, to był na poziomie 1 megabita albo w ogóle, bo były to czasy jeszcze modemów i grube pieniądze, złote się płaciło. Następnie mieliśmy około 10 zamówień miesięcznie, startupowo. Druga rzecz, 98% zadowolenia klientów. Tutaj chciałem postawić przecinek, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy. My nigdy nie wydaliśmy nawet złotówki na marketing na samym początku działalności swojej firmy. Dlatego ważne było, żeby każdy użytkownik był mega zadowolony z naszych usług, bo był w stanie polecać innym użytkownikom nasz hosting. No i tak przez długie lata zebraliśmy sporą grupę użytkowników, bo chyba zanim ruszyliśmy z marketingiem, zebraliśmy około 20 tysięcy użytkowników. Trochę dalej, 2015 rok. Tak wyglądała nasza strona internetowa, w której tak wyglądało tak naprawdę 100 innych firm hostingowych w Polsce. Świadczyliśmy usługi hostingu www, czyli shared hostingu, VPS-ów, root, manage, dedyków, jak i rozwiązania indywidualne. No i oczywiście w pierwszym roku rozdawaliśmy hosting w zasadzie za darmo. Oferta była mega skomplikowana, wielu użytkowników w ogóle jej nie rozumiało. Zwłaszcza, że dużo użytkowników posiada albo blogi, sklepy internetowe lub też własne rozwiązania i de facto nie wiedzieli, z jakiego rozwiązania skorzystać. Jeżeli ktoś do nas zadzwonił, to wiadomo, my oczywiście wyjaśniliśmy, które rozwiązanie powinien wybrać i wtedy zostawał naszym klientem. Natomiast prawda jest taka, że większość ludzi nie dzwoni, tylko po prostu szuka odpowiedniej oferty na naszej stronie internetowej. Jeśli ją znajdzie, to po prostu się decyduje. No i w pewnym momencie nadszedł czas trudnych decyzji. Uświadomiliśmy sobie, że mamy zbyt skomplikowaną ofertę. To, co powiedziałem wcześniej. Druga rzecz, to byliśmy tak naprawdę jednym z wielu. Jeden ze 100 firm hostingowych. Zwłaszcza, że nie mieliśmy takiego budżetu jak inne firmy, które mogły zaistnieć w świadomości swoich użytkowników. Następna rzecz to przede wszystkim przepalanie energii. Świadczyliśmy wiele rozwiązań indywidualnych, na które musieliśmy poświęcać większość swojego czasu. Przestaliśmy się w pewnym momencie po prostu rozwijać. Następne, uzależniliśmy się od dużych klientów, którzy zaczęli płacić nam duże pieniądze, ale odejście któregoś z nich mogłoby spowodować, że nasz biznes przestałby istnieć. To negatywne strony. Pozytywne to takie, że przez te wiele lat budowaliśmy mocny core. Inwestowaliśmy sporo w super sprzęt, bo zawsze posiadaliśmy własną infrastrukturę serwerową oraz software, czyli nasz panel administracyjny, dePanel, który jest jednym z prostszych panelów administracyjnych w Polsce i podobno jeden z bardziej intuicyjnych. Przynajmniej mi nie wypada mówić inaczej. Następnie już byliśmy stabilną firmą, która miała możliwość zainwestowania w pełną rewolucję, z powodu tego, że mieliśmy już dość istnienia jako jednym ze 100 firm hostingowych. Chcieliśmy po prostu coś realnie zmienić. A tak naprawdę mogliśmy to zostawić i ze wspólnikiem, z Przemkiem zwolnić połowę osób i pewnie byśmy mieli wynagrodzenie kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy coś realnie zmienić. No i postanowiliśmy zmienić model biznesowy. Zainwestowaliśmy w jeden produkt. Połączyliśmy cechy wszystkich usług shared hostingu, VPS-ów, serwerów dedykowanych po to, żeby uprościć zdecydowanie komunikację. To oczywiście nie jest tylko zmiana nazwy produktu, ale również idzie za tym technologia. No i wtedy użytkownicy zadali o to pytanie, kiedy wchodzili na stronę naszą thehosting.pl i zobaczyli, że nie ma ich produktów. Oczywiście świadczyliśmy usługi dla naszych starych klientów cały czas. Natomiast jeżeli ktoś chciał zdecydować się na zakup nowej usługi, to po prostu jej nie było. No wyobraźcie sobie, że wchodzicie na stronę Orange, chcecie sobie kupić nowy numer telefonu, a tam się okazuje, że nie ma w zasadzie już oferty na internet, telefonów komórkowych, tylko w zasadzie jest zupełnie nowa usługa, której nie rozumiecie. My mieliśmy ten problem. Stworzyliśmy nową usługę, którą ludzie
na samym początku nie zrozumieli. Musieliśmy edukować rynek. Natomiast już po pierwszych miesiącach mieliśmy bardzo ciepłe przyjęcie. Zaczęliśmy mieć rekordy sprzedaży i czuliśmy się mniej więcej tak. Co ważne, co trzeba powiedzieć, to nie mieliśmy tak naprawdę pieniędzy na marketing, a zaczęliśmy skalować biznes w sposób niesamowity. Co zrobiliśmy? Zrezygnowaliśmy z promocji w pierwszym roku. Wszyscy ci, którzy korzystają z hostingu, wiedzą, że w pierwszym roku można go kupić za złotówkę albo za parę złotych więcej. My stwierdziliśmy, że kończymy z tym. Ludzie mieli już dość tych promocji, a przynajmniej mieliśmy taki feedback od naszych klientów. Dlatego postanowiliśmy naszą usługę mieć w pierwszym roku, jak i w każdych kolejnych, za tą samą cenę. Jaki jest skutek tej rewolucji? Dzisiaj aktualnie mamy 26 osób w dwóch lokalizacjach, w głównej siedzibie w Warszawie oraz w Krakowie. Ponad 51 serwerów w trzech lokalizacjach. Aktualny ruch sieciowy, który rejestrujemy, jest na poziomie 1800 megabitów, gdzie w przypadku do poprzedniego roku było to zaledwie 500, czyli o 260% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Zamówień aktualnie mamy 615 per miesiąc, gdzie w roku poprzednim było to zaledwie 144, czyli wzrost o aż 400%. Na stronie webhostingtalk widać, co prawda troszeczkę przekłamany ten wykres, bo obsługujemy znacznie większą liczbę domen, ale widać, jak na początku roku 2016 roku pomalutku się rozwijaliśmy, kiedy jeszcze nie mieliśmy elastycznego webhostingu, a następnie już jak wyskoczyliśmy. Aktualnie z każdego miesiąca na miesiąc bijemy rekordy. Z grudnia na styczeń mieliśmy wzrost triali aż o 45%. No i pomimo tego, że wyskalowaliśmy biznes o znacznie większą skalę, nadal mamy zadowolenie klientów na poziomie 98%. Z tego jestem akurat bardzo zadowolony, bo to było duże wyzwanie. Dużo osób do nas przyszło w bardzo krótkim czasie, bo jeszcze dwa lata temu nasz zespół składał się około z 5-6 osób, a teraz jest to 26 osób. Jakie wyzwania? W zasadzie od 2 lat mamy cały czas rekrutację. W tej chwili rekrutujemy 3 osoby. Jest to mocno męczący proces, bo pewnie macie swoje doświadczenia. Często umawiacie się na spotkania i ktoś nie przychodzi. Ale ostatni szczyt możliwości był taki, że podpisaliśmy umowę, umówiliśmy się, że od poniedziałku zaczyna pracę i nie przyszedł. Następnie ciągła reorganizacja. Mamy coraz więcej osób, coraz więcej klientów. Musimy poradzić sobie z tą skalą, dlatego cały czas zmieniamy procedury. W ostatnim roku jeszcze mieliśmy dodatkowo wyzwanie w postaci migracji biura. Przenosiliśmy się z Orko, gdzie mieliśmy zaledwie 80 metrów do biura, gdzie teraz jest 320. No i jeszcze w tym samym tygodniu stwierdziliśmy, że przemigrujemy serwerownię. Wcześniej mieliśmy to w tym samym miejscu, więc musieliśmy jedno, jak i drugie zrealizować w miarę krótkim czasie. Mieliśmy jeszcze jeden ważny skutek rewolucji, czy też ewolucji, to mocny produkt. To, co powiedziałem na samym początku. Jeżeli chcemy wyjść na rynek globalny, czy też w ogóle na rynki zagraniczne, musimy mieć mocny produkt. My wcześniej nie mieliśmy. Tak naprawdę dopiero elastyczny web hosting spowodował, że stworzyliśmy usługę, której nie było na rynku polskim ani zagranicznym. Dlatego podjęliśmy decyzję o tym, żeby spróbować naszych sił i zobaczyć, czy uda nam się na rynku globalnym. No i zaczęliśmy pracę nad globalizacją. W pierwszej kolejności zrobiliśmy analizę rynku. Mieliśmy do wyboru tak naprawdę 2 ścieżki, które braliśmy pod uwagę. Pierwsze to, żeby wejść na rynki jakieś lokalne w Europie lub też na rynki na rynek globalny, anglojęzyczny. Zdecydowaliśmy to drugie z 2 powodów. W pierwszej kolejności anglojęzyczny ze względu na to, że nie musimy ponosić dodatkowych kosztów, jeśli chodzi o personel, bo tak naprawdę większość z nas znało język angielski. Druga rzecz to kwestia tego, że wybraliśmy skalowanie naszego biznesu na rynek USA. Z jakiego powodu? Rynek USA akurat jest najbardziej skostniały, jeśli chodzi o hosting. Większość tych hostingów
posiada jeszcze limity, których w Polsce już nie ma od dobre paru ładnych lat. Mieliśmy do wyboru też dwie ścieżki skalowania biznesu. Mogliśmy sprzedawać jako spółka polska lub też założyć spółkę w Stanach Zjednoczonych i oczywiście wybraliśmy ten trudniejszy model. Założyliśmy spółkę w Delaware w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy wiecie, można to zrobić bez wychodzenia z kraju. I nie są to duże opłaty. Dodatkowo zarejestrowaliśmy sobie adres wirtualny, gdzie docelowo będzie jeden z naszych przedstawicieli na Wall Street, oczywiście ze względów reprezentatywnych, po to, żeby we wszystkich komunikatach medialnych podawać adres Wall Street i dostosować się bardzo mocno do lokalnego rynku, żeby, podobnie jak Niemcy, Amerykanie nie lubią kupować produktów nie swoich, więc stąd taka decyzja. Cały proces globalizacji nie był oczywiście prosty, bo musieliśmy zarejestrować spółkę, zarejestrować konto w banku, stworzyć tak naprawdę od podstaw całą księgowość, regulaminy i tak dalej. Ten proces trochę czasu zajął, ale cieszy trzykrotnie bardziej, może dlatego, że jest to znacznie trudniejsze niż jest to w Polsce. Między innymi otrzymanie karty płatniczej zajęło nam około pół roku. Całą infrastrukturę, którą zbudowaliśmy w Polsce, jest niezależna od tego, co jest w Stanach Zjednoczonych, dlatego wynajęliśmy rozwiązania firmie LeaseWeb. Docelowo prawdopodobnie przejdziemy do chmury Amazona. Natomiast po to, żeby usługi działały na rynku amerykańskim najszybciej, musieliśmy zakupić takie serwery w tamtej lokalizacji. Największe wyzwania The Hosting Com to przede wszystkim to, że kiedy zaczęliśmy mieć rekordy sprzedaży w Polsce, musieliśmy wydzielić zespół w Polsce do tego, żeby równocześnie pracować nad The Hosting Com. To było spore wyzwanie. Dodatkowo robiliśmy rebranding całej marki. Zmiana loga, zmiana strony internetowej, a jeszcze ambicja stworzenia nowego panelu administracyjnego, który będzie znacznie prostszy właśnie dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Następnie pozycjonowanie oferty. Musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób do kogo chcemy targetować naszą ofertę. Czy mamy być jednym z najtańszych, czy mamy być jednym z najdroższych, a przedział taki cenowy usług podobnych do naszych jest od 200 do 1200 dolarów rocznie. My wypozycjonowaliśmy tą ofertę na poziomie około 200 dolarów, dokładnie 195, ponieważ przeanalizowaliśmy wszystkie współczynniki i parametry naszej oferty i jesteśmy w tej chwili jeden z i tak z bardziej konkurencyjnych, mimo to, że usługę sprzedajemy w zasadzie 3 razy drożej niż w Polsce. Problem kolejny, który mieliśmy, to teoretycznie wszyscy znają język angielski. Jak się przekonaliśmy w naszym zespole, nie zawsze tak jest i w niektórych działach musieliśmy doszkolić nasz zespół po to, żeby świadczyć support również na tak samo dobrym poziomie jak w Polsce, jak i za granicą. Jeden z wyzwań to brak social security number. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, o co chodzi. Kiedy zakładaliśmy spółkę, ciągle ktoś od nas tego chciał. Jak się okazało, nie jest to potrzebne i można prowadzić spółkę z Polski bez posiadania social security number, czyli taki PESEL, jak w naszym przypadku. Bez tego nie jesteście w stanie na przykład zarejestrować konto w Stripe, PayPalu i tym podobne. Oczywiście po weryfikacji prawnej udało się przekonać wszystkie tego typu serwisy do tego, że jednak możemy. Kolejną rzeczą to trademark. Musieliśmy zarezerwować nazwę naszej usługi, Dynamic Edge, czyli taki odpowiednik elastycznego web hostingu na rynek amerykański. Jak się okazało, nazwa była już zarezerwowana przez inne podmioty, ale w naszym przypadku ona nie była rezerwowana przez podmioty zbieżne do naszego, czyli nie z branży IT, więc mogliśmy również dokonać rezerwacji takiej nazwy. Jakie wyniki sprzedaży The Hosting Com? Chciałoby się oczywiście powiedzieć, że tak. Natomiast uruchomiliśmy usługę 43 dni temu, 1 marca. Mamy aktualnie 120 triali i 2 opłacenia.
Natomiast jesteśmy na etapie uruchomienia wszelkich kampanii, podpisywania dużej umowy partnerskiej w Stanach Zjednoczonych, która powinna spowodować, że szybko zaczniemy rosnąć również i na tamtym rynku. Jakie wnioski? Oczywiście nie chcę tutaj w żaden sposób się wywyższać czy prawić jakieś górnolotne wnioski, natomiast warto o nich pamiętać, bo my sami o nich zapomnieliśmy. Znaleźć niszę. My świadczyliśmy usługę hostingową przez wiele lat, ale ona w żaden sposób się nie wyróżniała od tego, co robili inni. Mieć siłę, by chcieć. My chcieliśmy ogromnie zmiany i tego, żeby iść do przodu, zrobić coś znacznie więcej, niż mieliśmy do tej pory. A mogliśmy tak naprawdę żyć z tego biznesu, który mieliśmy. Czy nigdy nie jest za późno, żeby przyznać się do porażki? Mieliśmy kiepski model biznesowy. Było po prostu trzeba go zmienić. Rób tylko wartościowe rzeczy. Tutaj chodzi o to, że przez wiele lat stworzyliśmy wiele systemów, które spowodowały, że były świetną bazą do stworzenia naszej nowej usługi. Zainwestowaliśmy sporo pieniędzy w rozwiązania serwerowe, ale również software'owe, które, bez których nie udałoby się stworzyć tak naprawdę naszej nowej usługi. No i w zasadzie tyle. Dziękuję bardzo. Rafał Kuszpider, The Hosting. To życzymy powodzenia, bo jesteście na początku. Więcej opłaceń. A wam oddaję mikrofon, jeśli chcecie zapytać o coś jeszcze. Dzień dobry, Ernest z tej strony. Ja mam pytanie o ten zespół, który był tam jednym z wyzwań. Tak. No bo rynek amerykański jest rynkiem trudnym, jest zupełnie innym niż rynek polski. I w jaki sposób to zrobiliście? To znaczy zatrudniliście kogoś, kto się na tym znał i robił to wcześniej, czy szukaliście innego sposobu? Mieliśmy pomoc pewnego doradcy, który ma doświadczenie z tworzeniem spółek w Stanach Zjednoczonych, który odpowiednią wiedzę nam przekazał wraz, ponieważ nasza branża jest nieco trudna i ciężko tutaj znaleźć pewne odpowiedniki, wraz z pomocą jego analizy wyciągaliśmy wiele wniosków, w jaki sposób powinniśmy wyjść na taki rynek. Dzięki. Czy jeszcze pytania? Jak radzicie sobie z obsługą klienta? Bo 26 osób to wcale nie jest duży zespół, a różne strefy czasowe, inne tematy. Jak sobie z tym radzicie? To nie jest duży zespół, ale już na rynek polski jest wymagane, żebyśmy mieli support 24-godzinny, więc de facto te same osoby, które zajmowały się supportem w Polsce, zajmują się również na rynku amerykańskim. Handlowców. Aktualnie w tej chwili większość sprzedaży, znaczy jeszcze nie mamy tak naprawdę sprzedaży, jakby było to widać po statystykach. Natomiast większość działań, które wykonujemy, jeśli chodzi o handlowe, marketingowe, to są kampanie AdWords, Facebook i programy afilacyjne. To jest jeden z ważniejszych rzeczy w naszym przypadku. Cześć, Patrycja z tej strony, tutaj. Mam pytanie, wspomniałeś o tym, że edukowaliście swoich klientów. Możesz powiedzieć, jak to się odbywało tak pokrótce? I drugie pytanie może od razu, też o te statystyki zadowolenia klientów. 98% 2016, tak? I 2018. Czy już używaliście tego samego narzędzia i co to było za narzędzie do mierzenia satysfakcji? Zacznę od drugiego pytania. Nie wiem, jakie to było narzędzie, bo nie ja robiłem tą analitykę, tylko nasi marketingowcy. Dobre pytanie do nich. Mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli zostawisz wizytówkę do siebie. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, przypomnij... Jak edukowaliśmy? Przede wszystkim nasza usługa, w sumie to chyba nawet nie wytłumaczyłem, czym jest nasza usługa. To może od początku. Elastyczny web hosting. Połączenie shared hostingów i PS-ów serwerów dedykowanych za niewielką opłatą 200 zł rocznie dajemy dość duże parametry w stosunku do konkurencji. 1 GHz CPU, 1 GB pamięci RAM, 50 GB dysku. Jeżeli użytkownik potrzebuje większych zasobów w danym momencie, to jest rozliczany godzinowo, tak jak w chmurze. Tylko że w ramach naszej usługi jest pełne wsparcie techniczne oraz prosty panel administracyjny, tak jak w przypadku shared hostingu. Jak edukowaliśmy?
Przede wszystkim robiliśmy wiele działań PR-owych i tłumaczyliśmy, że korzystając z naszych usług, użytkownicy zaczynają oszczędzać na swoim hostingu. Mieliśmy takie case'y jak tabletowo.pl, Kazar, którzy przemigrowali na tą platformę i zaczęli oszczędzać kilka tysięcy miesięcznie. To się świetnie sprawdziło. Tak, to działa na wyobraźnię. Czy jeszcze pytania jakieś? W takim razie bardzo ci dziękuję. Rafał Kuśmida, możecie zadać jeszcze pytania po prezentacjach.